patrząc dzisiaj na Państwa, laureatów, rodziny, przyjaciół, znajomych, osoby niewątpliwie wyjątkowe, osoby z wielkim sercem i gotowe wiele razy się poświęcić, a przede wszystkim dające dowody swoich umiejętności i kompetencji, że nawet jeżeli mamy te trudne czasy, to po prostu możemy na Was liczyć. Wśród Państwa są również samorządowcy, pracownicy instytucji publicznych, nie tylko samorządowych, bo również rządowych. Również Wam należą się podziękowania i ja bardzo się cieszę, że osoby, które pracują na co dzień na rzecz Państwa, osoby pracujące w administracji publicznej, są w gronie osób docenionych. Dlaczego? Dlatego, że praca na rzecz Państwa to też praca, która wymaga poświęceń. Czasami, myślę, niesprawiedliwie mówi się o urzędnikach jako tych, którzy zjadają podatki, tych, którzy pracują i otrzymują pieniądze, efekty pracy innych. Chcę przeciwko temu zdecydowanie zaprotestować. Właśnie w czasach COVID-u, ale również wielokrotnie wcześniej, pokazaliście, jak bardzo ważna jest skuteczna, pełna poświęceń praca na rzecz Państwa, na rzecz po prostu ludzi. Bardzo przyjemna nagroda i jestem bardzo zaszczycona. To podsumowanie i takie wyróżnienie nie tylko pracy jednej osoby, w tym przypadku mnie, ale całego zespołu. I tak też to Pro Publico Bono wygląda. To praca z ludźmi, praca na rzecz ludzi, praca zespołowa w różnych sytuacjach, czasem trudnych, kryzysowych. To jest bardzo ważne, żebyśmy w ogóle od najmłodszych lat mówili o aktywności obywatelskiej, o wrażliwości, o zwracaniu uwagi na drugiego człowieka, na to, co się wokół nas dzieje. Bo wtedy tak naprawdę przygotowujemy i rozwijamy społeczeństwo obywatelskie. Ogromny rozwój współpracy właśnie miasta Opola z sektorem społecznym w ogóle, czyli i z organizacjami pozarządowymi, i z radami dzielnic. Współpraca i współdziałanie, dbanie o miasto, rozwój miasta, to jest bardzo ważne i myślę, że fakt, że coraz więcej mieszkańców Opola czuje się współodpowiedzialnymi za to miasto. Ja myślę, że to jest też taki wyraz, podkreślenie tego, jak ważna jest gospodarka, bo całe środowisko gospodarcze dobrze w Opolu się rozwija, dobrze się czuje. Nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale na co dzień od lat udaje nam się budować takie środowisko zaangażowane w różne procesy, które tworzą na końcu sukces właśnie tej gospodarki poprzez edukację, poprzez wsparcie wyższych uczelni, ale także właśnie przedsiębiorstw i wspomaganie procesu sprowadzania inwestycji zagranicznych do miasta Opola. I to, że w trudnych czasach to się sprawdza, to tylko jest dowód na to, że warto to robić. Po prostu warto to robić i jestem wdzięczny całemu zespołowi, panu prezydentowi, ale też współpracownikom z Urzędu Miasta, że udaje nam się te procesy gospodarcze w mieście skutecznie wspierać. 30 lat w Młodzieżowym Domu Kultury to nie byle co. Orkiestra wyjątkowa, orkiestra w trudnych warunkach, ale po raz kolejny okazało się, że i mieszkańcy Opola mają ogromne serce i młodzież, która tworzy sztab Wielkiej Orkiestry, są to ludzie sprawdzeni i niepowtarzalni. No i sama idea pomocy ludziom, pomocy dzieciom, pomocy starszym osobom, to jest to, co warto wspierać i co warto robić dalej. Od września to jest tak pozytywna energia, kiedy młodzi przychodzą do MDK-u i czekają na ten sygnał, kiedy Jurek zacznie rejestrować sztaby i nie wyobrażamy sobie, żeby nie było sztabu w Opolu, żeby nie było sztabu w Młodzieżowym Domu Kultury. No myślę, że to jest to, co dodaje energii, co pomaga wierzyć w same pozytywne rzeczy i w to, że świat będzie lepszy, że ludzie będą lepsi, że ludzie będą sobie wzajemnie pomagać i dzielić się tym, co mają i tym dobrem na co dzień. Bardzo nas nobilituje ta nagroda i odczytujemy ją niejako jako taki synonim profesjonalizmu, zaangażowania, empatii. I też myślę, że chcielibyśmy tak, żeby nas postrzegano, widząc ten przelatujący żółty śmigłowiec nad Opolem, właśnie jako załogę, która jest profesjonalna, zaangażowana, oddana drugiemu człowiekowi. W takich momentach, można powiedzieć, kiedy staramy się przeciągnąć człowieka z jednej na drugą stronę życia,
faktycznie tutaj czas gra dużą rolę. My musimy zachować emocje, no i tak naprawdę robić to, do czego zostaliśmy wyszkoleni, do czego zostaliśmy powołani. No i robimy to, jak najlepiej umiemy. Oby tych sukcesów, które dzisiaj, o których będziemy mówić, które będziemy wymieniać, na tych różnych działkach, o których mówiliśmy, nie brakło. A przede wszystkim jeszcze na koniec, obyśmy cały czas okazywali takie serce, empatię, jak okazujemy ją w ostatnich dniach.